czytam książki. Drodzy widzowie, dzisiaj mam w ręku do przeczytania książkę inną od innych. Ja wiem, często tak mówię, ale ta książka, ona nie jest tylko do czytania. To jest podręcznik. To jest podręcznik Yin-Yang. Jeśli kiedyś interesowaliście się tym, cóż to takiego Yin-Yang, to pewnie trafiliście na wiele książek o tej wschodniej filozofii. Natomiast ta książka, krok po kroku, mówi wam o praktyce. Ja wybrałem sobie kilka fragmentów z tej książki, która jest bardzo bogato ilustrowana, bardzo bogato. Mówi o tym, jaka jest symbolika, jak wyglądają na przykład tabele heksagramów chińskich, japońskich. Tak naprawdę można się z tą książką świetnie uczyć i świetnie bawić. Posłuchajcie. Fragment pierwszy. Praca z Yin-Yang. Obserwuj przypływy i odpływy energii. Kiedy wyjedziesz na wieś, stań w miejscu, z którego będziesz mógł zobaczyć teren w promieniu wielu mil. Zwróć uwagę, jak w krajobrazie przesuwa się słońce. Zobacz, które miejsca zawsze są w cieniu, a które zawsze pozostają w słońcu. Jeśli w ciągu dnia będziesz obserwował wystarczająco długo, zauważysz ruch Yin-Yang, co pozwoli ci odrzucić wszelkie pojęcia dotyczące statyczności świata. Następnie, kiedy przyzwyczaisz się do obserwowania żyjącego świata, ruchomego systemu, pamiętaj, że każdy podmiot ma własną unikatową mieszankę Yin-Yang. A Ki przepływa przez wszystkie rzeczy. Uświadom sobie również, że Ty też jesteś tego częścią. Kiedy nadejdzie śmierć, podzielisz się na dwie formy Chi i poruszać się będziesz zarówno w górę, jak i w dół. Poczuj trzy relacje. Swoje połączenie z niebem i z ziemią, swoje miejsce w otoczeniu, swoją pozycję w cyklach i rytmach, które regulują całą egzystencję. Energia nie jest czymś statycznym, lecz płynie tam i z powrotem, jak fale. Inny fragment wybrany przez moją małżonkę z tej książki. Praca z Yin-Yang. Skoncentruj się na własnej równowadze Yin-Yang, nie zaś na równowadze u innych ludzi. Tradycyjna teoria Yin-Yang głosi, że mężczyźni są głównie Yang i powinni je rozwijać, podczas gdy kobiety są Yin i też powinny je rozwijać, a także, że każda płeć ma w sobie nieco przeciwnego elementu. Jednakże tożsamość i role związane z płcią różnią się w zależności od społeczeństwa i zmieniają na przestrzeni dziejów. W dzisiejszych czasach tożsamość płciowa jest kwestionowana i dyskutowana częściej niż kiedykolwiek. Piękno Yin-Yang polega na tym, że sama natura wprowadza płynność do naszej egzystencji. Pamiętaj, że pod niebem wszyscy ludzie, bez względu na płeć, są równi. Niech każda osoba weźmie odpowiedzialność za własną równowagę Yin-Yang, bo wymuszanie zakłóca Yin-Yang, a społeczeństwo zaczyna się rozpadać. Sposobem na urzeczywistnienie Yin-Yang jest umożliwienie ludziom życia w naturalnym stanie bez narzucania przez społeczeństwo rygorystycznych ograniczeń. Oceń swoją wewnętrzną równowagę Yin-Yang. Niech inni zrobią to samo.
ingerowanie w postępowanie innych ludzi nie jest zgodne z Dao. I jeszcze jeden fragment. Taki jakby śródtytuł. Aby świat dobrze funkcjonował, wszyscy ludzie muszą zrozumieć plan wszechświata. Wielki plan. W miarę jak teoria wszechświata i jego związku z ludźmi stawała się coraz bardziej złożona, w myśli chińskiej powstał wielki plan. 9-poziomowy system. I składa się on z pierwszy, 5 żywiołów, drugie, 5 ludzkich zachowań, trzecie, 8 części rządu, czwarte, 5 reguł czasowych, piąte, centralnej władzy rządu, szóste, 3 cnót, 7, badania wszystkiego i podawania w wątpliwość, 8, zrozumienia wróżb i omenów i 9, zważania na 5 rozkoszy i 6 nieszczęść. I podtytuł: Niebo odpowiada człowiekowi. Niebo odpowiada człowiekowi w zależności od jego działań. To dlatego człowiek dobry i nieskazitelny ma lepsze połączenie z niebem niż człowiek zły, którego związek z dobrodziejstwami niebios jest słaby, chociaż w kategoriach finansowych może on być bogaczem. Wyróżnia się 3 aspekty takich relacji. Właściwy wysiłek we właściwym czasie i miejscu, troska o przyszłość i najlepsze starania, aby się do niej przygotować oraz przyjmowanie odpowiedzialności za własne działania. Ludzie często myślą, że pieniądze stanowią nagrodę, podczas gdy posiadanie zbyt dużej ilości pieniędzy jest tym samym, co ich niedostatek. Obie sytuacje sprawiają, że czujemy się niekomfortowo, fizycznie albo emocjonalnie, lub pod jednym i drugim względem. Kiedy dzięki swoim czynom osiągniesz właściwy związek z niebem, zostaniesz nagrodzony komfortem, a nie bogactwem. I śródtytuł pod tym tekstem. Niebo chce dać ci to, czego potrzebujesz, ale najpierw musisz się nauczyć zachowywać się jak najlepiej i przyjmować odpowiednią postawę. Inny fragment wybrany przez moją małżonkę. Spróbuj zrozumieć plan wszechświata. Wzbudzenie w sobie pulsu yin-yang to jasne określenie własnej pozycji we wszechświecie i w otoczeniu, a także nieustanne obserwowanie nieba i ziemi, jak również pojmowanie procesu stworzenia. Życie i śmierć otaczają cię przez cały czas. Dynamicznym światem rządzi złożony system relacji, a świat nie zawsze jest bezpiecznym czy wygodnym miejscem. Twoje zadanie polega na określeniu prądów i wzorców, aby poznać, jak działa świat i jak niebo chce, żebyś postępował. Musisz ukształtować swój związek z wszechświatem. Weź to, czego potrzebujesz, lecz nie za dużo. Wejdź w yang, kiedy jest ono potrzebne, i wycofaj się do yin w razie potrzeby. Bierz odpowiedzialność za własne czyny i staraj się podejmować właściwy wysiłek we właściwym czasie i miejscu. Naucz się postępować jak najlepiej oraz przyjmij taką postawę, aby niebo dało ci to, czego potrzebujesz. Jeszcze jeden fragment tej bogato ilustrowanej książki. Życie na sposób yin-yang.
całej książce przyglądaliśmy się, jak działa świat zgodnie z teorią yin-yang. W tym rozdziale dowiesz się, jak używać yin-yang, aby świat pracował dla Ciebie. Chociaż ważne jest, aby wiedzieć, jak powstał wszechświat i rozpoznawać wzorce natury wokół nas, to trzeba również umieć dosiadać tych fal i zbierać owoce pokazanych tutaj wzorów. Czerpanie ze świata nie jest negatywnym działaniem. Świat jest po to, by się nim cieszyć. Jednak błędem jest brać za dużo, eksploatować i rujnować naturę, a społeczeństwo prowadzić na skraj chaosu. Nasz cel to być we właściwym miejscu, we właściwym czasie, aby wykonać właściwą czynność oraz zyskać wiedzę, kiedy, osiągnąwszy zadowolenie, ma się dość. Kolejny fragment. Podążaj z prądem. W starej chińskiej opowieści potężny wodospad spadał z furią i rozbijał się, tworząc kipiel. Prądy były tak silne, że ryby nie mogły tam żyć. Jednak pewien mężczyzna każdego dnia kąpał się w tej wzburzonej wodzie i wyglądało na to, że dobrze się bawi. Kiedy zapytano go, jak daje sobie radę z tak silnymi prądami, odpowiedział, że po prostu pozwala, by zabierały go tam, gdzie chcą, obracały go dookoła i porywały na wesołą przejażdżkę. Nigdy z nimi nie walczył, bo wiedział, że wtedy wkrótce się zmęczy i utonie. Pokładając pełną ufność w drodze, unosił się razem z prądami. Dla naszych logicznych umysłów zakrawa to na głupotę. Kipiel mogłaby wciągnąć człowieka i w każdej chwili zabić, a tylko szaleniec naraża się na śmierć. Chodzi tutaj jednak o to, by zaufać drodze. Prawdziwy mistrz Dao niezachwianie wierzy w drogę, która poprowadzi go we właściwym kierunku. Kiedy woda wciąga człowieka, nie walczy z nią, bo może zostać uwięziony. Zamiast tego pozwala, by woda go porwała, a potem wyrzuciła. W obliczu niebezpieczeństwa większość ludzi uważa, że dochowanie wiary drodze jest prawie niemożliwe. Odzywa się logiczny umysł, potem zaczynają opierać się sytuacji i idą wbrew drodze, co często prowadzi do upadku. I śródtytuł. Jeśli jesteśmy wierni Dao, odprężamy się i pozwalamy, by niósł nas prąd, który zabierze nas w bezpieczne miejsce, bez względu na to, jak groźne będą skały i życiowe zawirowania. I ostatni fragment. Idealny człowiek. Koncepcja człowieka idealnego, ostateczny cel większości chińskich szkół filozoficznych, jest wyrażana przez różne ideogramy, które można tłumaczyć jako prawdziwy dżentelmen, uczciwy człowiek, autentyczna osoba, najwyższa osoba, mędrzec, mistrz itd. Wszystkie oznaczają kogoś, kto w pełni kontroluje funkcje wewnętrzne i zgromadził wystarczającą wiedzę, by z pełnym zrozumieniem niebios i ziemi w godnym, czyli spełnionym życiu, doskonale wykorzystywać wszystkie sytuacje. Idealny człowiek podąża za yin-yang, współgra z yin-yang i zarządza yin-yang. Aby prowadzić idealne życie, powinieneś przestrzegać następujących wskazówek. Pokładaj wiarę w Dao. Dbaj o ciało i umysł. Znajdź swoje miejsce w świecie i społeczeństwie, w którym będziesz szczęśliwy. Nie pozwól, aby chciwość zwiodła cię na manowce. Zrozum, że prawdziwe bogactwo to zdrowe i owocne życie w otoczeniu ludzi, których kochasz i którzy ciebie kochają. Żyj pełnią życia z całym zaangażowaniem. Skoncentruj się na zachowaniu i utrzymaniu wysokiego poziomu energii. Kontynuuj obserwacje yin-yang w naturze.
nie żałuj, że musisz umrzeć. Wiedz, że kiedy umrzesz, dołączysz do Dao. Pamiętaj, ciepło i dobry humor są ważniejsze od zgromadzonego złota. Kochani, przeczytałem wam kilka fragmentów. Trudno by nazwać to rozdziałami, dlatego że to jest podręcznik, który krok po kroku wiedzie cię przez ścieżki wschodniej filozofii. Jest bardzo bogato zaopatrzony w ilustracje, na przykład takie oto tabele heksagramowe. Z nich możesz rozpoznać to, co w tej filozofii jest, może być dla ciebie ważne. Bardzo ciekawa książka i powiem, że no ona u mnie stanie się chyba takim podręcznikiem, który będzie leżał tutaj gdzieś u mnie i będę czerpał z niego inspiracje, chociażby do moich poranników. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.